Zadanie 35. Poziom podstawowy z takiego próbnego arkusza Centralnej Komisji z roku 2009. Mamy udowodnić, że jeśli k i l są liczbami naturalnymi oraz jest taka zależność między nimi, to taka nierówność jest spełniona. Zaczynamy od założenia. Kl to liczby. Naturalne oraz takie, że 1 jest mniejsze równe k, to jest mniejsze równe n. Ja to założenie tutaj od razu co nieco przekształcę. Będziemy mieli 1 mniejsze równe od k, czyli mogę napisać, że 1 minus k jest mniejsze bądź równe 0 i k jest mniejsze bądź równe n. Czyli może, mogę napisać, że k minus n mniejsze równe 0. Teza. Teza to oczywiście ta nasza nierówność. No i przeprowadźmy teraz dowód. Musimy tą nierówność przekształcić do takiej postaci, żeby było widać, że jest prawda. A po drodze, gdzieś, oczywiście, musimy powołać się na założenie. Przepisujemy naszą nierówność. No i pomyślmy, co możemy zrobić. Mogę jedynie wymnożyć tutaj w tym momencie, bo niewiele więcej wymyślimy, a N od razu przerzucę sobie na lewą stronę. No i teraz cóż, pasowałoby coś powyłączać przed nawias. Spróbujmy wyciągnąć K przed nawias, stąd. Otrzymamy z tych dwóch pierwszych elementów. Otrzymamy N minus K. No, i teraz co wyłączyć stąd? No, tu mam k minus n, tu jest n minus k. Podobne, ale nie to samo. Wyłączając minus jeden z tych elementów, uzyskam n minus k, czyli uzyskałem ten sam element. No, to już jest dobrze, bo jeśli mam element, który nam się powtarza, mogę go znowu wyłączyć przed nawias. I co teraz? Szukam tych wyrażeń w naszym założeniu. n minus k, no widzimy jest, nie, nawet nie ma, jest tutaj odwrotnie, tak? I k minus 1 też jest odwrotnie. Więc możemy nasze założenie dalej sobie przekształcić. Skoro 1 k jest mniejsze, równe 0, to k minus 1 będzie większe, bądź równe 0. To jak ktoś nie widzi, wystarczy pomnożyć przez minus 1. I podobnie tutaj, n minus k większe bądź równe 0. Zatem możemy napisać z założenia wiemy, że n minus k, czyli to jest większe bądź równe 0 i k minus n, czyli to k 1, przepraszam, k minus 1 większe bądź równe 0. Czy to założenie musieliśmy aż tak przekształcać jak tutaj? Nie musimy, bo zobaczmy: n minus k, skoro n jest większe bądź równe k, to w zasadzie można tutaj tak samo napisać komentarz, że n minus k większe równe 0. Wiemy również, że k większe równe 1, więc oczywistym jest, że k minus 1 większe równe 0. W każdym razie tego nie musimy pisać ale ten komentarz, który jest tutaj, no jest wręcz obowiązkowy, bym powiedział. Dobrze, zatem z założenia wiemy, że n minus k większe równe 0 i k minus 1 większe równe 0, czyli zatem powyższa nierówność jest zawsze prawdziwa. Co należało dowieść? No ktoś zapyta jeszcze skąd wiemy, no iloczyn nieujemnych wyrażeń jest zawsze większy bądź równy zero. Czyli co należało dowieść? Dziękuję.